pierwsze. I rozpoczęty pojedynek. Jankowski Grzegorz, Gardagi Rautowice w czarnym stroju, czerwonym kasku i czerwonych rękawicach. Jego przeciwnik w niebieskim stroju. Reprezentuje barwy GŁKS Skarbu Gliwice. Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Topolewski Piotr z Grudziądza. Piękna akcja teraz Jankowskiego. Bezpośredni lewy trafia i kolejny lewy sierpowy przyjmuje na głowę Mateusz Kowalczyk. To jest to już kategoria wagowa do 81 kg. Tutaj każdy cios ma już swoją wymowę na pewno. I Kowalczyk musi zdecydowanie poprawić swoją obronę, chcąc tutaj sprostać swojemu przeciwnikowi, a przede wszystkim dać zadowolenie swoim trenerom. Coraz śmielej zaczyna atakować Kowalczyk. No, naprawdę nie rozumiem tej decyzji sędziego ringowego. No nie można w ten sposób postępować. To ostrzeżenie wyssane z palca po prostu i troszeczkę taka decyzja na pewno nieprzemyślana i nie do końca na pewno zasłużona. Pierwsza runda pojedynku uważam bardzo wyrównana. W początkowej fazie na pewno przewagę posiadał Jankowski Grzegorz. Zadał kilka mocnych ciosów z początkiem rundy, niemniej jednak w drugiej części pierwszego starcia reprezentant GŁKS Skarbu Gliwice odrobił, myślę, te straty i zapiszmy tą rundę jako, powiedzmy, remisową. Kowalczyk musi uważać na ten swój atak, naprawdę nie można, to jest półciężka waga, cały odkryty idzie do ataku i Jankowski tutaj naprawdę może go, popularnie mówiąc, ciężko pokarać. Bardzo ładny, prosty, ale teraz Kowalczyk to jakby przełamywał opór Jankowskiego. Kolejny lewy prosty Jankowskiego i jeszcze jeden.
Kowalczyk jednak bardzo uparcie dąży do pół dystansu. Koncert ostrzeżeń w dalszym ciągu. No myślę, że niepotrzebne są te pokazy i chęci pomocy gospodarzom tutaj w tej walce. Myślę, że tutaj Kowalczyk jest na tyle zmobilizowany sportowo, że dałby sobie rady bez tej pomocy. Mamy tutaj przykład doskonały. Po prostu Jankowski. No teraz atak Dudnisko głowa. Trzecie ostrzeżenie, jednoznaczne z zakończeniem pojedynku na skutek dyskwalifikacji w drugim starciu. Zwycięstwo odnosi Mateusz Kowalczyk, Garda Gierałtowice. Oficjalny już werdykt, dyskwalifikacja w rundzie drugiej. Zwycięstwo odnosi Mateusz Kowalczyk, GUKS Karbogliwice. Przed nami kolejny pojedynek.